Cieszę się, że znów jesteśmy przy Bożym Słowie. Jak obiecałem, tak uczynię. Dzisiaj będziemy mówić sobie trochę o Bożej Zbroi. Dlatego, że to nie jest tak, że mamy tylko Pana na tym świecie, ale mamy też wielkiego przeciwnika, który albo jednym przeszkadza w tym, aby byli zbawieni, a tym, którzy są zbawieni, aby popsuć ich świadectwo. Gdyż nasze życie... Jest bardzo ważne, dlatego że uczynki, które dokonujemy, albo inaczej, które Pan Jezus przez nas dokonuje, są pożyteczne dla ludzi. Dlatego, że nasze życie jest dowodem tego, albo zaprzeczeniem, co może dokonać łaska Boża, albo to, czego nie potrafi. Czy łaska Boża nie potrafi czegoś uczynić? Dlatego nie powinniśmy żyć inaczej niż tylko z łaski Bożej, bo człowiek Boży tylko z łaski żyć może. Otwórzmy zatem szósty rozdział Efezjan. Przeczytam dziś od wiersza 10 do 20, czyli 10 wierszy. W końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, Którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wreszcie też przybicie zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach. Abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynim winienem. A więc jest coś takiego, jak koniec. Koniec Listu do Rzymian to jest to, aby budować na Chrystusie. Jest to ważna rzecz, dlatego że mamy się umacniać w tym fundamencie. I to jest bardzo ciekawe, bo jak mówimy o budowie, to jest coś takiego, że budowa pracuje. O, czym, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby ta budowa stabilnie spoczęła na fundamencie, na którym jest zbudowana. Apostoł Paweł mówi, że innego fundamentu nie można założyć. Nie jesteś to ty, nie jest to twoja żona, nie jest nawet to wspólnota. Nie jest to rodzina, bo ludzie różnie rzeczy szukają fundamentu dla swojego życia. Ale jest to Jezus Chrystus. I Dlatego Pismo Święte mówi, zbudowani, wkorzenieni, czyni inaczej, którzy stworzą pewnego rodzaju monolit połączenia z Chrystusem. Są rzeczy, które się łączą i są rzeczy, które się nie łączą. Przykładowo, czy można z kamiennym fundamencie, na którym jesteśmy zbudowani, na Chrystusie jako na skalę i na fundamencie ułożonym z kamieni, gdzie kamieniami węgielnymi jest Jezus Chrystus, natomiast te inne kamienie to są wszyscy apostołowie i ich nauka, którą przekazali nam od Pana. Tak? I teraz tak, jeśli na tym fundamencie zbudujemy na przykład budowlę z kamienia, Używając silnej zaprawy, jaką jest moc ducha świętego naszej wiary, czy to będzie tworzyło całość? Tak. A jeśli będziemy na tym fundamencie budować coś ze słomy, czy to będzie trwała budowla? Czy łatwo będzie to podpalić? Właśnie. A tam są jeszcze ogniskie pociski złego i diabeł tylko czeka. A! Już budują sianka! Strzała z ognista i życie nasze płonie, prawda? Ale nie płonie dla Pana. Tylko jest trawiona przez niestety nieprzyjacielski ogień. I ogień to jest. Są dwa rodzaje ognia. Ja tak dzisiaj bardzo modnie to pomieni duchem, ogień z tego, Oczywiście to jest nieprawda, dlatego że są dwa rodzaje ognia. Pierwszy to jest ten, który nas rozpala miłością do Fana, a drugi to jest ten, który nas trawi. Który jest lepszy? Oczywiście, bo ten drugi to jest od nieprzyjaciela, który. Trawi to, co podlega spaleniu. A więc mamy drewno siano-słoma. Jeśli coś budujemy poprzez rządze gromadzenia, rządzę kupowania, rządzę nabywania rzeczy materialnych i to jest naszym celem, to to jest to drewno. Szatan może bardzo szybko zapalić wszystko, całe nasze życie, jeśli motywacją naszego postępowania jest motywacja materialna, a może tak być. Druga rzecz to jest siano. No, siano to jest, jak to się mówi, dużo siana jest dobrze, żeby można było używać życia, prawda? I to jest używanie życia, rządza używania życia, przyjemności w tego życia. Żyjemy dla przyjemności. I chrześcijaństwo musi nam się nie kojarzyć z Bożą przemianą, ale z jakimiś przyjemnymi rzeczami, które możemy doznawać, przeżywać w sposób cielesny. I szatan od razu tu stoi do dyspozycji, prawda? Już są problemy. Dlaczego? Bo on też w stanie jest to podpalić. Wszystko, co jest sianem, płonie momentalnie. Następna rzecz to słoma, prawda? I to jest bardzo ważne, bo słoma mówi o tym, że człowiek chce budować coś słomianego i to jest taki hachoł albo chochoł, prawda? Który sprawia, że bardzo szybko płonie. To jest wtedy, kiedy apostoł Paweł mówi, a kto nie ma, że stoi, niechaj baczy, żeby nie upadł. Nie upadł. To jest to, kiedy my nie buduj budujemy się nie w Chrystusie, tylko budujemy się w sobie. I to są trzy posądliwości. Porządliwość oczu, porządliwość ciała, pycha życia. I druga rzecz, to są trzy rządze. Rządza posiadania, rządza używania i rządza bycia kimś. prawda. Dlatego, że pycha jest pierwszym grzechem, który powstał niestety w tym naszym cudownym Bożym stworzeniu. I ona doprowadziła do opadku. Pycha to jest, jej obrazem jest własna sprawiedliwość, i to jest największy grzech, jaki może być, bo wszystkie grzechy mogą być wybaczone, poza jednym: własną. Bo jakich grzech Pan nie może odpuścić? Dwa są takie grzechy. Pierwszy to grzechy niewyznane, tak? No, jeśli mamy własną sprawiedliwość, to nie będziemy wyznawać grzechów, tylko będziemy je usprawiedliwiać, prawda? A druga rzecz, jakich grzechy Pan Bóg nie może przebaczyć, Podeptanie ofiary i krwi Chrystusa. Znieważenie łaski Bożej. To są dwa grzechy, które są niewybaczalne. Dlatego pamiętajmy, nie trzymajmy się pierwszego i broń Boże, nie popełnijmy drugiego, tak? Bo to są grzechy niewybaczalne. Pan Bóg, jak zawołał Kaina, chciał mu pomóc. Chodź tu, to Kainie. Najpierw udawał głupka, że nie wie o co chodzi, a potem już, jak wiedział o co chodzi, to powiedział: Zbyt wielka jest moja wina, żebyś mógł mi ją odpuścić. Co go tu zabiło? Własna sprawiedliwość. Jeszcze mówi na dokładkę, że on to musi odcierpieć. Że to byłoby tak załatwo, żeby Pan Bóg tak wiedział. Pomodliłeś się, złożyłeś wesocie Bogu i przebaczone. To? To jest przebaczenie? Nie, to trzeba cierpieć, nie? Tak powstał czyściec, bo Pan Bóg przebacza, ale jeszcze potem grilluje, przysmaża, dręczy. To jest bzdura zupełna. Dlatego jak byłem, jak popadłem kiedyś w ateizm, zanim uwierzyłem w Pana Boga, to właśnie były to przyczy, była to między innymi przyczyna, dla której ja mówię, Boże, co to za Bóg? Jeśli ten Bóg jest taki, jak to jest opisane, to jest najlepszy od Niego. No druga sprawa jeszcze, że czytałem apokryfy, no to już w ogóle była historia, prawda. Król Nebuchadnezzar był, miał stolicę w, 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 tym, w Niniwie, tak, może no, przewracają całą historię w ogóle, prawda? że królowie asyryjscy, no to zgoda, no, ale dlaczego, no, ale dajmy temu spokój. Dopiero jak później doczytałem się, że apokryfy to takie tam pobożnościowe, jak to mówią, twórczość pobożnościowa, która stała dołączona tylko po to, żeby poprzeć pewne teorie, które właśnie między, między innymi z czyścową, prawda, żeby pomniejszyć ofiarę Chrystusa. Ale wybaczcie, że się to skonkluduje, dobrze? Jeśli byłby czyściec, to ofiara Chrystusa nie miałaby żadnego sensu. Bo to jest zawsze jakieś rozwiązanie. Jeśli każdy człowiek, który przejdzie przez czyściec, będzie zbawiony, to Chrystus darem nie umierał. To wszystko jest bezsensowne wtedy. Jedzmy i pijmy jutro pomrzemy, pójdziemy do czysta, potem nas tam oczyszczą i wszystko jest cudownie. No tak to można tylko w Talmudzie poczytać. Ale w Biblii tak nie ma. Więc musimy o tym wiedzieć, dlatego wzmacniajmy się w Panu i w potężnej mocy Jego. Moc to jest to, że my żyjemy w swojej słabości, a polegamy na Bogu. Kiedy człowiek e, czuje się duchowy, to on szuka mocy. I to jest, uważajcie, bo w dzisiejszym świecie jest tak zwana teologia mocy. Prawda? A to nie jest zupełnie coś, Paweł mówi, a ja się będę chlubił z czego? Ze słabości moich, po co? Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I to jest właśnie to. Ja znam swoje ograniczenia, wolę polegać na Chrystusie. A wtedy mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia. I Łukasza 1,37, pamiętacie? A dla Pana Boga żadna rzecz nie jest. To jest. To, ja mam takie rozynki, które. Jak przychodzi diabeł i mówi, nie, to się nie uda. Ja 1.37, a on zna Biblię. Mam nadzieję, że mniej niż ja. Słabiej niż ja. Mam nadzieję tak. Mam dość nadzieję, że wy też będziecie znali lepiej niż on. Bo on, jest, on może zna, ale nie wierzy. A my może nie wszystko znamy, ale wierzymy we wszystko, prawda? I chwała Bogu za to. I to jest tam właśnie nasza różnica i za naszym, dla nasza równowaga w Panu, że my nie tylko wiemy, że to jest Słowo Boże, ale jeszcze wierzymy, że ona ma moc, aby nas uświęcić i stawić doskonałymi w Chrystusie Jezusie. A więc to jest, Paweł nie tylko nazywa mocą Pana, ale mówi potężna moc Pana, czyli On, jak gdyby, chce powiedzieć nie znam większej mocy, jak moc Boga. Jeśli my mamy taką wiarę, to patrzymy zawsze optymistycznie, bo wiara jest optymistyczna. Mówię tutaj do tych, którzy są melancholikami. Oni zawsze mówią, że się nie uda, a kiedy po naszych staraniach już nabrali optymizmu i my mówimy: że "Gorzej być nie może", to oni wtedy optymistycznie mówią: że "Może być, może". Prawda? Ale niestety nie chodzi o taki optymizm, ani nie chodzi o taką wiarę. Chodzi o to, żeby zawsze patrzyć na Boga i nigdy nie upadali na duchu. Mamy przywidziać całą zbroję Bożą, to znaczy, że ten przeciwnik jest tak wyspecjalizowany, że wystarczy, że tylko coś w naszym życiu nie gra, nie jest uporządkowane. Żyjemy nieporządnie. On od razu nas zaatakuje. I teraz tak. Pismo Święte mówi, że zbroja musi być kompletna. Nie możemy mieć coś z chrześcijaństwa, Musi mieć wszystko, co jest nam dane do dyspozycji w Chrystusie. Wszystko mogę, to i wszystko mam. Pamiętacie, na samym początku, wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios, nic nam nie brakuje do prowadzenia zwycięskiego życia w Chrystusie. I kochani, pamiętajmy o tym, nie będą działy się rzeczy w Twoim życiu, w które nie wierzysz. Izrael miał wszystko. Szczechina w dzień, osłup ognia w nocy, ale nie wszedł do, do ziemi obiecanej. Dlaczego? Bo nie wierzył. I to jest to. Pamiętaj, jeśli, jeśli ty to masz od Pana, masz to w Biblii i ty wierzysz, to to się stanie i to się będzie działo, ponieważ Bóg jest Bogiem, który jest prawdomówny i zawsze możemy polegać na Jego Słowie, tak? Dlaczego? Bo mówi, bo diabeł robi zasadzki. Czy on tylko patrzy, w jaka dziedzina naszego życia, albo jaka postawa chrześcijańska jest niewłaściwa, od razu nas zaatakuje. Dzisiaj szedłem z jednym bratem, a nie powiem którym, i on mówi, powiedział wczoraj, a mnie tam nic nie grodzi, ja mogę siedzieć pod samą klimą. O kawał chłopa. Ale rano już był na kolanach i przepraszał pana, bo już czuł, że go tam w gardełku drapie. Wtedy powiedziałem do niego, no cóż, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Nigdy nie bądźmy tacy, wiecie, na sobie pewni. Bądźmy zawsze pewni na Pana. Mówmy tak, dzięki Bogu nic mi nie jest. I mam nadzieję, że i to też mnie będzie. Jakub już też to wiedział, też przez to w i mówi, co? Jeśli Pan pozwoli, zrobimy to i owo. On też nie budował na sobie. Chwała Panu. Miał inne problemy uświęceniowe. I teraz mamy tak. Chodzi o to, żebyśmy się ostali, kiedy przychodzi atak. Czyli chodzi, abyśmy nie byli pokonani. Czasami zdarza się, że niestety, Paweł mówi, powaleni lecz niepokonani. Czasami popełniamy błędy. Diabeł to natychmiast wykorzysta, ale jednej rzeczy nie możemy stracić. Czego? Wiary. Wiary. Pufność do Boga. Tak jak dziecko, które wpadnie w rów, w kałużę, nie wiem, jakieś tarapaty, zawsze wyciąga rękę i tato, mamo ratuj, tak? No oni zawsze przychodzą, bo wie, że zawsze tata i mama to podlecą i pomogą, nie? Tak samo i my. On, to dziecko nigdy nie traci wiary. Nigdy nie mówi, o, wpadłem w ten dół, ale już teraz ojciec i matka mi nie pomogą, nie? No zaraz widać, że katolik, no. Nie zasługuje? To nie pomoże. Nie. Pan Bóg nas traktuje jak swoje dzieci. Nawet jeśli nie zasługujemy, to on nas kocha. A my przez te doświadczenia uczymy się pewnych rzeczy, wyciągamy wnioski, aby nie popełniać tych samych błędów, prawda? No. Ile razy się nauczyliśmy? Jeszcze raz popełniliśmy, tak, czy nie? Znacie takie sytuacje? No właśnie, więc to znaczy, nie dokładnie jesteśmy to przerobili. Mhm. Chodzi o to, że nasza walka jest duchowa, bo bój to czymy nie skrąść ciałem, czyli walczymy z niewidzialnym wrogiem. To jest bardzo trudne. W związku z tym musimy mieć narzędzia do walki z niewidzialnym wrogiem. Jest tylko jedno narzędzie, z którym możemy walczyć z niewidzialnym wrogiem. Jakie to jest narzędzie? Widzialne. Co jest niewidzialne, a walczymy. Modlitwa, oczywiście, modlitwa. To jest podstawa. Jeśli wróg jest niewidzialny, ja mam walczyć z nim, a ja go nie widzę, no to co ja mogę tylko powiedzieć? Panie Boże, ty mnie obmyj swoją świętą krwią, napełnisz swoim świętym duchem, przygotuj do tego, abym ten dzień przeżył dla ciebie i dla twojej chwały, tak? Bo mamy do czynienia z niewidzialnym wrogiem. Jak ja bym go tam widział, panie daj mi kamień do procy, to ja tam rzucę, nie? ale ja go nie widzę. Ja nie mogę w niego trafić. Ja mogę się tylko modlić i prosić Pana Boga o niewidzialną, aczkolwiek skuteczną ochronę. Ochronę. To jest niesamowite. Oczywiście nie mam przy... czasu, żebym mam przykłady dawać, ale... ale to naprawdę jest cudowne. Słuchajcie następną rzecz tutaj bardzo ważną, lecz widzi... walczymy z armią. I apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że mamy na władze, że tam są różne zwierzności. Tam są władcy świata ciemności, nie z władca, tylko władcami, a więc ten świat duchowy jest uporządkowany, schierarchizowany, tam są oddziały, i zobaczcie, jak przychodzi Pan Jezus do tego zdemonizowanego człowieka, Toniaku, mówi: Mam na imię Legion, a co to za nazewnictwo? Wojskowe. A widzicie, to jest armia. Armia, która jest przygotowana. Która jest w odpowiednich zastępach wyspecjalizowana i są różne armie, tak? Jest taki, kto się zajmuje sprawami seksualnymi, jest taki, kto się zajmuje internetem, jest taki, kto się zajmuje alkoholem, jest taki, kto się zajmuje puszczaniem ofiary kadzidlanej, nie? I, i wiecie, i tym podobne. Są różne te, tego duszki i one wiedzą przykładowo. I to jest poważna rzecz, ponieważ świat jest, ten nasz wrogi, jest tak schierarchizowany i wyspecjalizowany w różnych dziedzinach działania. I na przykład ja zauważyłem w swojej pracy duszpasterskiej, że nie zawsze to są tylko sprawy grzechów, ale za tymi różnymi uzależnieniami stoją demony, czyli schierarchizowane moce jako armia, aby walczyć nie tylko z ludźmi tego świata, ale przede wszystkim z wierzącymi ludźmi. Dam Wam jeden z przykładów, ale nie będzie dużo, dobrze? Bo nie lubię gadać o takich mocach ciemności. Widział ktoś autobus przegubowy na przykład, prawda? Długi, strasznie długi. A się te tamte tam były, tam, wiecie, te dawne beriety czy jak, jak to warczało, pogadać nie można było, prawda? Bo taki był szum w tym autobusie. Wchodzi jakiś człowiek, ale to widać, że to Messerschmitt, bo wiecie, próbuje trafić do, do, do drzwi e, 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 ostatnich. Ale trafił, trafił. Zopał się tego, wiecie, tej poprzeczki, która tam stoi i się trzyma. Oczywiście wykonując taniec. Nie, nie, to nie było go goł, ale coś podobnego, nie? I stoją bieżący ludzie na przystanku, Czesław z i oni wchodzą do pierwszego wejścia, między nimi jest, hu, 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 nie wiem, 12 ileś metrów, czy jeszcze więcej, tu plus ten szum i ona mówi do swego męża. Gdybyś ty człowieku wiedział, kto cię prowadzi? A on tam stoi przy tym drążku, na końcu on tam mówi, a ciebie co to obchodzi, kto mnie prowadzi? czy kochani, czy to była zwykła pijaństwo? Nie, ten człowiek był pijany, on był alkoholikiem, ale ten, który go w tym uzależnieniu trzymał, to był właśnie demon, który był odpowiedzialny za jego uzależnienie. Czasami są to zwykłe grzechy, a czasami to są po prostu, niestety, demoniczne zniewolenie. Tak. Są różni ludzie, nie będę na to mówił, bo jak powiedziałem, da mu za dużo przykładów dawać. Może dla niektórych byłoby ciekawe, ale nie chciałbym wymazać obrazów które potem gdzieś tam zapadną w naszej głowie i będziemy musieli to y, przerywać parę razy, nie? A może ktoś się potem w krzykiem w nocy obudzi, po co to? to Proszę? To tak, 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 tak. A więc niestety to jest, kochani, Pismo święte, i to są złe duchy w okręgach niebieskich. A więc oni mają ten ogląd z góry. Jaką oni mają moc? To jest tak. My się powinniśmy bać tylko o pana, ale wroga nie wolno lekceważyć. Koń gdy Izrael szedł po pustyni i wróg patrzył na nich z góry, to co widział? Widział przybytek. Widział tych na przedzie, widział tych na tyle, widział tych po prawej, widział tych po lewej. On widział o, oni idą. Tam w środku w nich jest pan. Tak, tak, ten namiot to mówi o tym że słowo ciałem się stało i rozbijonami. namiot. Jeśli to się stanie, to będę pokonany. Co oni jeszcze mają? O ludzie. Oni dostali od Boga niesamowite narzędzie. Co to było? Księga zakonu, tak? I on postanowił dwie rzeczy zniszczyć. Aby oni tego, który spośród nich wyszedł, się wyrzekli. Stało się? Oni mieli księgę życia, w którą mieli wierzyć w postaci Bożego Słowa. Niestety tak wierzyli, że ominęli to, co najważniejsze, prawda? I do dzisiaj czytają, zasłona jest na ich oczach i nie widzą w tym czytaniu Chrystusa, prawda? A badają pisma dzień i noc, jak mówił apostoł Paweł. I modlą się dzień i noc, ale pominąwszy Chrystusa, nie mogą osiągnąć celu. I tak samo chrześcijaństwo może być pięknym ruchem, ale jeśli chybimy Chrystusa, to niestety będzie taka sama sytuacja. Nie osiągniemy celu. Dlatego naszym całym życiem to jest objawienie się Chrystusa w nas. I dla mnie pobożność to objawienie Chrystusa w naszym życiu i przez nasze życie. Zwróćcie na następną rzecz uwagę tutaj. Dlatego weźcie całe zbroje. Pismo święte mówi, że pierwszą rzeczą, jaką powinna być zorganizowana, to zbór pański. Jeśli jest napisane, że pierwszy do kolinta, to jest jaki ma, jaki ma temat? Pierwszy. Porządek z Boży, z Boże. Tak? Dlatego Paweł mówi, to są Bory, z Boże. Jeśli jest w Boże, Boży, porządek. I tam jest wszystko konkretnie określone. Potem jest mowa o naszym osobistym życiu, że Bóg jest Bogiem porządku i tak samo nasze życie powinno być uporządkowane, trzymane w dyscyplinie duchowej. Potem mamy rodzinę, o czym mówiliśmy. Rodzina też musi być w rodzinie. Porządek, prawda? I to jest bardzo ważne, bo jeśli nie ma porządku w rodzinie, to mamy do czynienia z tak zwaną rodziną dysfunkcyjną, czyli niewykonującą Bożego zamierzenia i swojej roli, a rolą małżonków jest nie podkładanie na kupkę pieniędzy, tylko wychowanie dzieci dla Pana. To jest najważniejsze. Potem mamy następną rzecz, która jest bardzo ważna. To jest nasze świadectwo w tym świecie, w życiu zawodowym, i w innych sytuacjach, które w tym świecie dla nas są. Dlatego Pismo Święte mówi, kiedy mówi o tym, że ktoś, kto stoi na czele, powinien mieć dobre świadectwo u tych, którzy do nas nie należą, Prawda? Czyli mowa tu jest wyraźnie, że przez niektórych wierzących ludzi, ludzie patrzą na zbór. Jak widzą jakiegoś zakapiora ze zboru, to mówią, to jest społeczność zakapiorów, tak? A jak widzą kogoś porządnego, to mówią, oj, to jest porządni ludzie. Tak Jeszcze nie? I dam taki przykład. Jedna siostra spieszyła się, nie powiem skąd, bo się szybko zorientujecie, ale spieszyła się do zboru mawień na siostrzanę. No i tam była tabliczka, nie? Biała. Tak? Tabliczka biała o czym mówi? Miejscowości, jak się wjeżdża? 50, nie? Ale ona przycisnęła, ja moja 70. No i policja ją zatrzymał, mandacik, a ona, oczywiście chcąc się wybronić, mówi, proszę pana. Ale ja jestem porządną kobietą, porządnym kierowcą. Ja jestem z tego zgromadzenia. Ja tu jadę na zgromadzenie siostrzane, do tego kościoła, tutaj niedaleko. Wpisał mandat, spojrzał i mówi tak, powinienem dać pani większy mandat, bo pani kłamie. Ona mówi, jak to kłamie? Tam są porządni ludzie, a pani nie jest porządna. A więc to jest bardzo ważne. Chodziło o to, że on tych ludzi, których ze zborów znał, on uznał, że to są święci ludzie, porządni ludzie. I porządny człowiek nie jedzie 70 w terenie zabudowanym. Jeśli nawet jedziesz taki, to policjant cię złapie, to błagam, nie mów, że jesteś ze zboru w Mławie. Tak, to jest prawda. Dlatego my musimy po prostu powiedzieć o tym, że to nasze świadectwo jest bardzo ważne i Dlatego powinniśmy prowadzić życie w dyscyplinie, no i trochę myśleć. Jednak za kierownicą też trzeba myśleć. Mandaty płacisz na dwa, dwie rzeczy: za łamanie przepisów drogowych i za gapowe. Czy ktoś dostał mandat za gapowe? Brawo, brawo. O załamanie przepisów nie, nie pytam, bo porządni ludzie tu siedzą. Mowa jest tutaj, jak się do Efezjan, mamy trzy rzeczy. Nasze stanowisko, posadzenie w okręgach niebieskich. Musimy wiedzieć, co mamy w Chrystusie, bo jak mamy korzystać z mocy, której nie znamy. Druga rzecz, chodzimy w jakiej mocy? W mocy miłości. Posadzeni tam w mocy Chrystusa, tu chodzimy w mocy miłości. A teraz mamy stać również w Bożej Mocy, i Pan Bóg mówi, jak to wygląda, w jaki sposób nasze życie musi być zorganizowane. Pierwsza rzecz opasawszy biodra prawdą. I teraz uwaga, co to jest prawda? Piłat to powiedział, on nie wiedział. Wiecie co, czasami jest to ciekawe, gdybym się zapytał ludzi wierzących, co to jest prawda, przypuszczam, że niektórzy by nie wiedzieli. Kiedyś Sokrates to robił, spotykał kapłanów i mówi, słuchajcie, mam do was pytanie, co to jest pobożność? I wielu z nich nie wiedziało. Kapłani, nie wiedzieli, czy jest pobożność. I to jest bardzo ważne tutaj, co jest napisane, bo opasany będąc prawdą, to są dwie rzeczy, Słowo i życie Pana Jezusa. Jeśli jesteś opasany tylko Słowem, ale nie chodzisz w, w życiu Jezusa, nie żyjesz, to to, to to nic nie znaczy. To masz pasek bez klamry. Co prawda masz, ale nie zapniesz. I to jest bardzo ważne. Prawda to jest Słowo i życie Pana Jezusa. Dlatego Biblia używa dwóch określeń. Pan powiedział: Słowo Twoje jest prawdą, a apostoł Paweł powiedział: Że dopiero ta prawda się wypełniła jako słowo w Jezusie, i mówi: Prawda jest w Jezusie. I dlatego dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, że jesteśmy opasani w Bożym Słowie, szczególnie w Bożej Nauce, bo jeśli mamy szczere serca, a mamy, to przyjęliśmy ze szczerego serca zarys tej nauki. Co to znaczy? Jeśli nie jesteś szczerym człowiekiem i zachowujesz jakiś chwast w Twoim życiu, to masz problem, bardzo poważny, bo wtedy niestety nie będziesz mógł być opasany prawdą. Dlatego też tutaj jest w razie napisane nauka Chrystusowa i ze szczerego serca przyjmujemy, przyjmujemy zarys tej nauki, zgadzamy się z nią. A wiecie jak to jest? Jak człowiek nie jest szczery, to nie zgadza się z Biblią. Jak człowiek jest szczery, to zgadza się z Biblią, ale nie zgadza się z tym, co jest w nim. Przykład. Czy Ezekiel zgadzał się z Bożym Słowem? Jak zjadł to, jakie to słowo było w jego ustach? Nie. Słodkie. Zgadzam się z tym. Ale kiedy zjadł to, co się stało wewnątrz? Gorzkie. To co powinienem teraz, to do czego dostosować? Słodkie uczynić gorzkim, czy gorzkie uczynić słodkim? A oczywiście. Zawsze w tę stronę. Musimy nasze życie... Bo kiedy przychodzi Słowo, to ja jestem, jestem pełen, pełen, pełen radości, ale kiedy patrzę, to to Słowo robi w moim życiu, to już tak nie jest radośnie, bo trzeba to zmienić, to zmienić, to zmienić. Pana, jest tak czy nie? I wtedy jest szczerość potrzebna. A nie, no nie można przesadzać, nie? Znacie to Słowo? A ja Jestem jakiś fanatyk. Tak, jeśli chodzi o Pana Jezusa, to ja nikogo innego na tronie mojego życia nie chcę widzieć, tak? I to jest bardzo ważne. Słowo Boże, zawsze się z nim zgadzam. One jest wtedy słodkie, wspaniałe, cudowne, a jak się z nim, a jak ono wchodzi we mnie, o ludzie, ile rzeczy trzeba przebudować. Prawda? I to jest gorycz, niestety. Nie ma łatwego chrześcijaństwa. Paweł mówi, musimy przejść przez wiele ucisków, zanim wejdziemy do Królestwa Bożego. Nie, nie, chrześcijaństwo nie jest łatwą rzeczą. Nie wiem, czy pamiętacie, może zdradzę, może będę kiedyś indziej to powiedzieć, ale powiem Wam, bo nie mam przed Wami tajemnic za specjalnie, więc chcę to powiedzieć. Pamiętacie, jak Izrael wyszedł z Egiptu i stanął przed wodami Mara? I wody były gorzkie i nie mogli pić. Czego tam brakowało? Młodzież mówi: Panie, woda jest gorzka, co mamy zrobić? Weź drzewo, drewno i wrzuć do wody. Tak jest, to jest taki obraz. Nigdy Biblia nie będzie słodyczą dla ciebie, jeśli nie wziąłeś krzyża do swojego życia. Jeśli Ty na tym krzyżu nie położyłeś swojego życia, nigdy słowo nie będzie rozkoszą Twojego życia. Bo dopóki żyje ja, nie będzie mógł żyć w naszym życiu, Jezus Chrystus. I to jest piękne. Jeśli masz złożone życie Bogu, otwierasz to cudowną Biblię, masz piękną sadzawkę, w której możesz po prostu pić, ile tylko Pan Bóg zechce, abyś pod, ile potrzebujesz. I to jest łaska Boża. Ale jeśli ty nie przychodzisz do tego słowa w taki sposób, że Ty wybierasz z tego słowa, bo Twoje ja żyję, no to nie możesz w pełni żyć Chrystusem, bo Ty masz wybiórcze podejście do Bożego Słowa. Jeszcze jeden obraz? Okej. Okay. Gedeon. Pamiętacie Gedeona? Potężna armia stoi na czele, wiele nas, damy radę, ale Pan Bóg mówi, że w, w liczbie nie jest siła bracia i siostry. Często niektórzy mnie pytają, a ile ich tam w zboże jest? No, no, no może na no sporo nawet jest, ale powiem szczerze, nie w tym jest siła. I wtedy pan mówi: Nie, 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 będziecie się wnosić nade mnie. I mówi tak, ja was wypróbuję. No i byli tacy, że klękali przy tej wodzie, tego stawu. I ile można donieść w taki sposób wody do ust, jak myślicie? Niewiele, wszystko wylatuje między palcami. Ale byli też tacy, którzy padali do tej wody i chłopkali jak pies. Wszystko, co zagarnęli. I Pan mówi tych biorę. I to jest taki przykład. Jak ty z taką dumą podchodzisz do Bożego Słowa, z takim dystansem, a weźmiemy to, co, co nam pasuje. Resztę to my tak odrzucimy, tak? To był problem Izraela, którego Pan Bóg karmi, pamiętacie? Kazał mi usiąść, ale oni wszystkiego nie zjedli, bo nie wszystko było dla nich strawne, i dlatego potem krzyczeli: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Jak nie podejście takie do, do Słowano, to niestety. Ale ci, którzy złożyli swoje życie przy tej wodzie i pili bezpośrednio, widzeli to wszystko jak jest, to widzieli dwie rzeczy: swoje oblicze, widzieli swoje zapocone, brudne, pokryte, pokryte kurzem twarze. A w tej wodzie odbicie tego, który tam siedział, stoją na brzegu. Kto to był? Gedeon. I to jest obraz pana Jezusa. I Gedeon mój, patrzcie na mnie. Jeśli my widzimy w Bożym Słowie odbicie Chrystusa, to powinniśmy mieć całkowicie podejście. Słyszymy jego głos, widzimy jego postać w Bożym Słowie i wykonujemy to, co on do nas mówi. A potem Gedeon mówi: No dobra, teraz fajnie, a teraz będziecie mnie naśladować. Róbcie dokładnie to, co ja robię. Po czym wziął gliniany dzban, zapalił pochodnie, włożył do dzbana, i było ciemno, ale on tak szedł. I w pewnym momencie, mówi, wziął ten dzban, zdjął ten dzban, jak gruchnął nim o ziemię, to dzban się rozleciał, ale pochodnia zapłonęła. Wydawało się, że całe wzgórza płoną pożarem, i tego się diabeł boi. Ten dzban, w pismo się mamy skarb naczynia glinianych. Dopóki to życie nie jest złożone, rozbite dla Chrystusa. Całkowicie. Nigdy płomieni duchem w pełni nie zapłoniemy. Prawda? Jest tak, czy nie? I my patrzymy na Pana Jezusa. Co zrobił? Złożył swoje życie. Umarł, ale zmartwychwstał i zwyciężył. Co my robimy? Składamy swoje życie. Umarliśmy, ale zmartwychwstaliśmy raz z Nim, bo jesteśmy powołani do zwycięstwa. Czy do Was to przemawia? Czy jest w Chrystusie jakaś zachęta, żeby pójść tym torem? A potem... Oni mówią, mieliśmy sen, zaraz tu się wtoczy bochenek chleba, rozbije nasz namiot i będziemy pokonani. Przez co zwyciężamy? Wiecie jak powstaje bochenek chleba? Moja żona pierwsze to wiemy, mamy taką maszynkę, mielimy ziarno, powstaje mąka. Z tej mąki robimy zaczyn, robimy dwa rodzaje chleba. Jedne na kwasie, tak jemy, a drugi na zaczynie na oliwie. Jaki to jest lep? Wszaśny, który pieczemy na Wieczerzę Pańską, co niedziela żona moja to robi. I teraz zwróćmy na to uwagę, to jest bardzo ważne, Słowo Boże to jest jak ziarno. Trzeba to w odpowiedni sposób, modlitwą, rozważaniem przepracować. Nie chodzi o same tylko czytanie, ale chodzi też o zrozumienie, a potem trzeba z tego stworzyć naukę, czyli upieść ten chleb, a potem podać innym. To jest bardzo ważne, ponieważ dla mnie osobiście, bracia, to wam zdradzę pewną tajemnicę, ja zanim tu przyjdę, zawsze jestem w piekarni. Betlejem, wiecie co to jest Betlejem? Dom chleba. Dom chleba. Właśnie to, słowo ciałem się stało. I to jest to, my przygotowujemy słowo, a ono teraz się materializuje w waszym życiu. W taki sposób, że przemienia wasze życie i to są już fakty. I to jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby nie tylko czytać bez rozumie, ale chodzi o to, aby też rozumieć, co się czyta i starać się prowadzić to w swoje życie. Są takie cztery rzeczy, które ja stosuję. Pierwsze, jakie jest tło, jaki jest kontekst tego, co czytałem? Co Binia mówi o tym bohaterze? Czy ten bohater. Jest w czym podobny do Pana Jezusa, lub te prawdy w jakiś sposób mówią o Chrystusie, to jest trzeci aspekt. I czwarte, a co to mówi do mnie, co ja powinienem przejąć dla swojego życia? I to ma sens, kiedy jesteś wtedy przemieniony, chleb jest upieczony, przychodzisz i teraz ten bochenek się tu wtoczył. Mam, niektó mam nadzieję, że niektórzy zjedzą, a niektórych rozbijej stare życie i być może sprawi nowe, i tego mu pragnę z całego serca i o to się modlę, tak? To są piękne obrazy starego testamentu, coś pięknego. Tylko złożone życie, tylko w złożonym życiu możemy oglądać zmartwychwstałe stałe nowe życie. Wam Panu, zwycięskie życie. Bo my patrzymy na Pana Jezusa i wykonujemy dokładnie to, co on do nas mówi. A więc kochani, pamiętajmy o tym, że mamy stać w słowie Bożym, w nauce Bożej, opasani życiem Jezusa Chrystusa, aby każdy z nas patrzył mówi: No. Widzę, widzę Jezusa, a za Jezusem Maćka. Nie odwrotnie. Widzę Maćka i być może widzę Jezusa. Nie? Bo można mówić o Jezusie, ale w taki sposób, że on tam będzie gdzieś z tyłu nawet niewidoczny, prawda? Można tak mówić? Można. Ja powiedziałem, jesteśmy gwiazdami, a nie jesteśmy gwiazdorami. Chrystus jest naszym zwiastowaniem. Jego chcemy wymalować przed oczami słuchaczy, oczywiście pędzlem albo rylcem, jakim jest nasz. Język. Pan Bóg dał nam giętki język, dziękuję Mu za to, jeśli umiemy e, tym językiem wymalowywać przed oczami słuchaczy i piękno Pana Jezusa. Coś pięknego. Zobaczcie, następna rzecz bardzo ważna, wzięcie Pance sprawiedliwości. I tu jest, uwaga, problem bardzo poważny. Paweł o czym mówi? Boża nauka mówi tak, najpierw sprawiedliwość, a potem za sprawiedliwością idzie Boża? Miłość. Nie, odwrotnie. Dlatego ten pacer jest potrzebny. Dlaczego? Bo diabeł jak mówi? Słuchaj głosu swojego serca. Tak jest czy nie? Zobaczcie filmy. Hollywood. Gdzie tam? Disney. Wszyscy promują ten typ prowadzenia. Idź za głosem swojego serca. Tak się rozpadają nasze rodziny. Tak się rozpadają nasze małżeństwa. Tak się rozpadają nasze zbory, bo... Idziemy za głosem naszego serca. Dlatego ten patrzę sprawiedliwości to jest to Słowo Boże, które ma nas chronić, abyśmy nie kierowali się naszym sercem, tylko Bożą sprawiedliwością. A teraz praktycznie, OK? Dlaczego nam jest trudno? My czytamy Biblię, która powstała w środowisku zupełnie innym niż my kulturowo. Jak byśmy to nazwali? Powstała Biblia w środowisku teocentrycznym, czyli Bóg był na pierwszym miejscu. Wszystko się wokół Boga kręciło, czyli w Izrael. Bóg na pierwszym miejscu, świątynia. Natomiast w naszym środowisku jest zupełnie inaczej. Jest to model antropocentryczny. Co to znaczy? Człowiek jest w centrum. Jaka to jest różnica? Kolosalna. Dlatego, że człowiek, to jest, wiemy, humanizm od tego się bierze, tak? Ma takie podejście. Człowiek popełnił zbrodnię. Obcięli mu głowę. Dobre czy to, czy złe? No jak myślicie? Dobre czy złe? Dobre czy nie? No jak myślicie? A widzicie, nie wiecie, boicie się zdradzić. Co naprawdę myślicie? W kulturze antropocentrycznej jest to, że to jest złe. A jeśli to jest złe, to znaczy, że nie może być sprawiedliwe, prawda? No jak może być sprawiedliwe to, co jest złe? Dlatego my nie kierujemy się w naszej kulturze sprawiedliwością, dlatego nasza sprawiedliwość jest w upadku, tylko kierujemy się czym? Głosem naszego serca. I dlatego nasze zbory tak wyglądają. Natomiast w tamtej kulturze jest inaczej. Popełnił przestępstwo, za które powinien ponieść karę śmierci, obcięli mu głowę. No i tam stawiają sprawę inaczej. Czy to jest sprawiedliwe? Patrzą w prawo i mówią: Według prawa jest to sprawiedliwe. A jeśli jest to sprawiedliwe, to musi być to dobre. dobre. Widzicie różnicę? Ktoś mnie pyta? Czy jestem za karą śmierci w tym świecie? Jestem. Bo Pan Jezus był. Czy Pan Jezus był za karą śmierci? No jakby nie był, to by umarł na krzyżu nasze grzechy? Zapłatą za grzech jest śmierć. Czy Pan Jezus był za, czy przeciw? No za. Na no przecież przyszedł po to, aby złożyć swoje życie umrzeć za nas. Potem mamy łotra, który wierzył w Pana Jezusa, tak? Czy on karą śmierci, czy nie? Co mówi na krzyżu? Słuszną podnoszę karę, zasłużyłem na śmierć, ale może jest jakiś ratunek od śmierci wiecznej? I patrzy na Pana Jezusa. I zna nas ratunek, tak? I to jest bardzo ważne. Świat ulega demoralizacji. Znamem przestępców, którzy byli gotowi uczynić największe zbrodnie. I mówili, my się boimy tylko jednej rzeczy: śmierci. Żadne względy moralne ani resocjalizacja nie ma na nas żadnego wpływu. Oni sami to mówili. To jest głupiego robota. Oni myślą, że nas się da zmienić. Nas się nie da zmienić. Nasz tą, taką moc ma tylko Chrystus. I to jest zupełnie inna sprawa. Dlatego też, kochani, chrześcijaństwo kieruje się w życiu na pierwszej miejscu sprawiedliwością a na drugim miłością. Zobaczcie, jak jest w naszej kulturze humanistycznej. Przekręcone wszystko odwrotnie. Bóg Cię kocha. Stawiam pizzę, jeśli znajdziecie w zwiastowaniu Ewangelii taką, taką myśl. Jest napisane, Bóg jest sprawiedliwy, mówi apostoł Paweł. Pobłażał co prawda, ale ustanowił męża, który będzie sądził wszystkich sprawiedliwie, tak? gdyż ustanowił taki dzień, gdzie ludzie będą sądzeni nie według miłości, tylko według czego? Sprawiedliwości. Wiem, wiem, przekręciłem trochę w głowie niektórym, prawda? Ale nie chciałem, przepraszam. Ale nie ma wyjścia, trzeba mówić prawdę. Opasany prawdą trzeba mówić prawdę. Tak to wygląda i dlatego musimy bardzo uważać, bo może być taka sytuacja, że mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, ale tak naprawdę jesteśmy humanistami, a nie chrześcijanami. I w centrum nie ma Chrystusa, tylko w centrum jest Człowiek, czyli, czyli antropocentryzm. Musimy z tym uważać. Najpierw sprawiedliwość, potem jest miłość. Zobaczcie, jak to działa w zboże. A jeśli by zgrzeszył brak Twój, co zrób? Bóg cię kocha. Bóg cię akceptuje takim, jakim jesteś. Nie uwierzył. Trzeba wziąć jeszcze dwóch i trzech, przyjść do nich i powiedzieć: Nie, naprawdę Bóg cię kocha. Naprawdę Bóg cię akceptuje. A potem powiedz Zborowi. I niech zbór go przekona, bracie. Ja wiem, że ty jesteś grzeszny, że grzeszysz, ale my cię kochamy. Bo miłość przykrywa wiele grzechów, rozumiesz. My usprawiedlimy twój grzech miłością. Powiedz, że co, wymyśliłem to? A co jest inaczej? Bóg mówi o sprawiedliwości, Jeśli twój brat grzeszył, będziesz gorliwie go napominał. Przyjdziesz i powiesz mu, bracie, nie rób, tak? Nie powiem nikomu, bo nie chcecie zniesławić. Wyznaj swój grzech i, i poprasz swoje postępowanie. Ale on nie chciał. Bierzemy dwóch albo trzech, ale broń Boże, plotkarzy. I idziemy. Nie, no, nie ja mówię? Przecież wierzący nie plotkują, prawda? Idziemy i mówimy: mu, słuchaj, musisz się upamiętać, bo nie tylko pan cię może sprawiedliwie potraktować i zostaniesz ukarany. Bez napisane, kto żyje według ciała, umrze. Ale niestety z też będzie musiał zająć stanowisko wobec swojego postępowania. Więc proszę cię, weź to pod uwagę. Ale on nie usłuchał. Stanął przed zborem. Nie, nie, to jest, mówię o zboże, którym kliki nie ma, bo jak jest klika, to klika, wyrzuci go bez stawiania przed zborem. Ale jeśli kliki nie ma i to jest Boży zbór, to powstałam go przed zborem i, mu, i mówią: Broń się! Tak? Gardę! No i co? Ja mój bracia i siostra, ja nie wiedziałem, że sprawa jest tak bardzo poważna. No dobra, no. ja wybieram nie grzech, tylko was. Ja was kocham nad życie, a grzechu tak nie kocham, ale lubię. I wybiera to, co dobre. A jeśli nie wybiera to, co złe, mówi, nie, nie, ja kocham bardziej grzech, niż Chrystusa i was. To co robimy? No sorry, kto nie miłuje Pana jest przeklęty, wybacz. Kochasz bardziej grzech niż Pana, nie możesz być pośród nas. Bo u nas pośród nas nie ma ludzi, którzy kochają siebie Ponad Chrystusa, tylko Chrystusa kochają ponad swoje życie. Bo kto miłuje Pana, nie miłuje Pana, nie jest Bożym Dzieckiem. A dlaczego nie jest? Bo skąd się miłość bierze z nas? Miłość Boża roznana jest przez Ducha Świętego, który nam jest? Jedwo, za czemu muszę skończyć. Co wy na to? Idziemy dalej trochę jeszcze? Naprawdę? Będziecie, nie myślisz będziecie żałować? Nie. Dobra, zejdźmy dalej. A więc pamiętajmy, kierujmy się sprawiedliwością. I miłością, ale nie odwrotnie. Oczywiście sama sprawiedliwość bez miłości nie istnieje. Dlaczego? Bo wtedy robisz to w niewłaściwy sposób. Dlatego, że nie chodzi tylko o prawo i literę prawa, ale chodzi też o ducha prawa. I czasami będziemy musieli umieć skorzystać i z jednego, i z drugiego. Apostoł Paweł mówi, że niektórzy, stosując zakon, nie rozumieją i nie wiedzą, do czego go stosować. On jest dobry, jeśli robimy z niego właściwy użytek. Ale jeśli nie robimy z niego właściwego użytku, czyli stosujemy go bez miłości, nie w duchu prawa, tylko w literze prawa, no to niestety to litera tylko może zabić, ale nikogo nie może pomóc, tak? Ale ustawiamy taką kolejność. Sprawiedliwość za sprawiedliwością, miłość, nie odwrotnie, bo wtedy już sprawiedliwości nie ma. Nogi obuwszy. Żołnierze mieli takie specjalne buty. Stąd cię biorą tak zwane korki. Chodziło o to, żeby oni byli, byli, mieli dobry start. I to jest bardzo, bardzo ważne, czy jesteś gotowy. Czy zdarzyło wam się, że spotkałeś człowieka i chciałeś mu coś dać, ale nie miałeś nawet niczego, ani Ewangeliana, ani Nowego Testamentu, ani nic? Zdarzyło ci się? Mówisz, nie byłem gotowy. Dlatego trzeba być gotowy, ponieważ czasami jest taka sytuacja, że musisz być gotowy. Kiedyś wszedłem do takiego baru z jednym bratem na dworcu centralnym, weszliśmy i tam byli bezdomni. A oni nas bardzo obserwowali. Ten brat mówi, wiesz co, wezmę nowe testamenty i im rozdam. Powiedziałem, nie rób tego. To musi być z ich strony, to zaraz nastąpi, tylko nie rób tego ale on to zrobił i nikt nie wziął Nowego Testamentu. Po czym usiadł przy stoliku i mówi, no ciekawy jestem, jak ty to zrobisz. Jak ja spojrzałem na każdego bezdomnego, uśmiechnąłem się do niego i do drugiego uśmiechnąłem się. Była taka pani dystyngowana, tam wśród tych była bezdomnych, prawie arystokratyczne maniery byle, ale, no, ale jednak bezdomna, tak? Ja się do niej uśmiechnąłem, ona podeszła do mnie. Dzień dobry panu, dzień dobry. Czy mogę pana o coś prosić? Proszę o co? Brakuje mi do herbatki 50 groszy. Czy mógłby mi pan dać? Ależ oczywiście proszę pani. Proszę bardzo. Panie kelner, bardzo proszę herbatka dla pani. Za chwilę mówię, proszę państwa, ale ja mam coś lepszego niż herbatka. Ja mam cudowne Boże słowo od Pana Jezusa dla was. A oni tak, hmm, nie będziecie bezdomnymi długo, jak będziecie czytać tą książkę. Widzicie, co się stało? Miałem problem. Wszyscy dobiegli do stolika, ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę, ale miałem całą teczkę, więc nie zabrakło, tak? Wyszliśmy, on mówi tak, więcej się nauczyłem przez te pięć minut, niż przez całe życie. Kochani, celem naszym nie jest handlowanie Ewangelią, to nie jest Bibuła, którą my rozdajemy. Celem naszym jest człowiek. Człowiek, którego my chcemy osiągnąć dla Chrystusa, dlatego że On jest w potrzebie. A nie dlatego, że my chcemy pomnażać jakieś statystyki zborowe, że tylu żeśmy głosili Ewangelię, tylu żeśmy traktatów rozdali, jak to niektórzy robią. Nie. Celem nie jest rozdawanie traktatów, celem nie jest rozdawanie nowych testamentów, celem nie jest rozdawanie Biblii nawet. Celem jest człowiek, do którego Bóg chce dotrzeć. I dlatego będzie to słaba Ewangelia, jeśli my tylko chcemy coś dać, ale nie chcemy tego człowieka pozyskać dla Chrystusa. On czasami nie chce Twojej książki. On chce, abyś spojrzał inaczej niż wszyscy inni na Niego patrzą. O, znów przy jakiś tu bezdomne. O, może uwaga na kieszenie, tak? I to jest bardzo ważne. Gotowi, będąc. Oto człowiek. Jak Go przyprowadzić do Pana Jezusa? Kiedyś siedzę na dworcu, siada Świadek Jehowy naprzeciwko mnie i się do mnie uśmiecha. Już co myśli. Zasnął i przywali. I zaczyna mnie kąsać z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. A tam jest napisane, że mamy głos Ewangelię pokoju, a nie wojny. No jakbym chciał, wiecie, jakbym chciał mu Biblią przyłożyć, to bym to zrobił, nie? Bez problemu. Ale to nie się daje. Jak myślicie? Przychodzi taki żołnierz, strażnicy, Odziane, jak mu dałem, to poszedł w pogiętej zbroi z powrotem, nie? Ale satysfakcja, ale mu dałem. Nie! Patrz na tego człowieka i wierzę, że on nie zna Chrystusa. Jak go przeprowadzić do Chrystusa? O mnie kąsa z jednej strony, z drugiej strony, a ja się modlę. Panie, daj mi słowo. Proszę Cię, proszę, abym umiał do niego dotrzeć. I nagle on już wiedział, że chyba wystarczy, już powinien być mocno rozgrzany. I wreszcie przemówię i przemówiłem, ale łagodnie. Czy ty się modlisz do pana Jezusa? Nie, ja się modlę do Jechowy. Do pana Jezusa nie wolno się modlić. A to dziwne. Czy czytałeś o tym, że Szczepan się modlił, panie Jezu, przy duchamego. mego? O, to jedyne miejsce. Nie, nie jedyne miejsce, ale go zatkało. A drugie, jeśli w sercu swoim uwierzysz i wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będziesz. Do kogo ten człowiek się modli się do, Rzymian? do kogo, do kogo? Do Pana Jezusa. Patrzę, gościowi opadła szczęka, spadł mu hełm, tarcza odleciała, miecz się złamał i teraz patrzę, ale już chyba nie ma więcej miejsc, jest. Księdza objawienia na końcu, jak się widzi, kończy. I kościół się modli, przyjdź Panie. Nie Jehowa, tylko przyjdź Panie Jezu, prawda? I ptasz mówi, ja, co ty na to? Muszę spytać się starszych, czyli mądrzejszych. Ale potem już niestety omijał mnie. Jego sprawa. Ale widzicie, co, co się stało? Mogłem przy pomocy Bożego Słowa wykazać mu jego wszystkie błędy, jego, jego wyznania na przykład, które on tam wierzy w tą swoją strażnicę, tak? Ale nie zrobiłem tego, bo ja wiedziałem, że ten człowiek nie potrzebuje nowej religii, bo bardzo często świadkowie Jehowy trafiają do zborów i mi się, wiesz jak się ich nawraca? A, ty byłeś źle ochrzczony. Ty musisz być ochrzczony ojca, syna i ducha świętego. Bóg go do wody. O, teraz mamy prawdziwego chrześcijanina. Prawda czy nie? Nie. Ten człowiek jest nadal bez Chrystusa. Dlatego my musimy być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Bez względu na to, czy to będzie ateista, bez względu na to, czy to będzie rzymski katolik, bo ja katolikiem też jestem, tylko nie rzymskim. I, I tak dalej, i tak dalej. Prawda? I to jest bardzo ważne. My musimy zawsze w ten sposób podejść. Ewangelia pokoju, czyli jaka? Jak przyprowadzić go do Chrystusa? Masz dwie możliwości. Albo wsiąść na konia szóstego rozdziału Księgi Objawienia, albo wejść na osiołka jak Pan Jezus Chrystus. Na, na takim osiołku karmiącym, wojny nie można prowadzić. Można ewentualnie ogłosić pokój, tak jak Pan Jezus w Jerozolimie. Rozumiemy to? Ewangelia pokoju, nie Ewangelia wojny. Nie do rady Piotrze, muszę chyba przerwać. Co Ty na to? Proszę? Ile mamy się czasu? Dziękuję bardzo. Znaczy ja straty nie mam. Ja staty nie mam żadnej. Tarcza wiary. Tarcza wiary, napisz sobie na tarczę wiary taki werset, który będzie, bo ta nie wiem, czy wiecie, jak tarcza, ona jest okuta. I te okucia tej tarczy, które wzmacniają tą tarczę, to są te różne takie fajne słowa, tak jak ja mam na przykład, tak? Na przykład jedno z takich głównych taki ten główny taki, ten to jest u mnie. Ten, który jest z Was silniejszy od tego, kto jest na świecie. Znacie to słowo? Nauczy się na pamięć. Przytwierdzi do swojej tancze. Następna. To się nie uda. Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Tak? I tak dalej. I moja tancza jest okuta wiary Bożymi obietnicami. Ja gaszę. Jak szatań mnie atakuje, aaa, to na pewno się nie uda. Uda się uda. Bo Pan Bóg w tym jest. A my nie tworzymy swoich dzieł, tylko Boże dzieła, tak? Okuj swoje tarczą Bożymi obietnicami, a wtedy zgasisz wszelkie nieprzyjacielskie pociski złego. Nawet ogniste. Wiecie, jak co najgorzej zapalić diabły jest łatwo? Emocje, Umysł. Dlatego to też się zbroja. Właśnie chronić serce, chronić umysł. Bardzo ważne. Zobaczcie, następna sprawa, bardzo ważna. Weźcie przybice zbawienia. Bez pewności zbawienia nie ma z co walczyć. Wyobraźcie sobie, czy ktoś z was boksował na ringu trochę, czy nie? Łała panu. Witaj, towarzyszu, a nie będziemy sparingu uprawiali potem. Jeśli wychodzisz na ring i nie wierzysz w zwycięstwo, to już przegrałeś. Dlatego, że wszystko, co będziesz robił, będzie nie tak. Musisz przegrać. Ale jeśli wejdziesz na ring i Dlaczego oni tak patrzą jeden na drugiego? Są tacy, że nie patrzę Dlaczego? Bo on się boi tego wzroku. Są ludzie, którzy psychicznie tego nie wytrzymują. Wiecie o tym? W tej konfrontacji wzrokowej. I jak czasami taka błyskawica pójdzie jedną no, potem się po co boi? I dostanie na nie. Dlatego też bardzo ważną jest przybica zbawienia. To jest pewność zbawienia, pewność zwycięstwa. Ja zawsze wierzę, że Chrystus zwycięża. A posto Paweł wie, co wierzył? Zawsze zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. On wpada na ten ring życia i mówi, Chrystus jest ze mną. On jest moją mocą. To tylko kwestia, wiesz. Nie, w uderza", uderzam, mówi. Nie, mam przemyślany sposób. Puk go tutaj, puk go tam. Pamiętam, kiedyś walczyłem takim panem zajączkowskim. Świetne, był gości miał opracowane dolne partie. Tak mi mucił po wątrobie, że myślałem, że się rozsypie. No i zaczęła mi kondycja spadać. Wiedziałem, że że mnie załatwi po prostu. No i w końcu zauważyłem, że on odkrywa się swoją głowę, opuszcza rękawice. Jak dostał w Globus, to zobaczył cały nieboskłon rozgwieżdżony. I nie sędzia przerwa walkę, tylko on poczerpiał, Nie jestem w stanie walczyć. Widzę, że wszystko mi krąży, wszystko mi lata. Zwyciężyłem. Dlaczego? Dlatego, że znalazłem jego słaby punkt, aby go tam uderzyć. A potem stwierdziłem, że Bóg to nie jest dla mnie. Bo jakim trzeba być masochistą, żeby dać się południa ciągle nawalać? To bez sensu w ogóle, prawda? Ale to nie było dla mnie. Nie znalazłem w tym jakiegoś sensu dla mojego życia. I to jest bardzo ważne. Precyzyjne, przemyślane działania. Jeśli nie, ma, nie wiesz co robić, czekaj na Pana. Dlatego ta przybica pewności zbawienia, pewności zwycięstwa w Chrystusie. Że zawsze, kiedy będziesz polegał na Chrystusie, zwyciężysz. Nie wiem, czy wiecie, jaką rolę odgrywa trener podczas walki. On cały czas gada. Podnieś rękę, uważaj. Uważaj na dolne partie. Nogi pracują. I, tak dalej. I on cały czas mówi, tak? Wszystkie Twoje błędy wytyka, ale Ty się na Niego nie gniewasz, bo Ty to rozumiesz, że musisz korekty wprowadzać. Dłuższy oddech, nie otwieraj ust. To są, to są takie rzeczy, które on cały czas mówi, tak? A ty się, ty się stosujesz. I to jest bardzo ważne, ponieważ też napisane, że ta przybica zbawienia powoduje, że my po prostu mamy tą pewne, pewne zwycięstwo, ponieważ wiemy, że ten, który jest z nas, jest silniejszy od tego, kto jest na świecie, i on nam odpowiednie da wskazówki do tego, abyśmy zwyciężyli. Dlatego Jakub powiedział, że jeśli przychodzi próba i brakuje ci mądrości, Proś Boga będzie ci dana bez wypominania. Po co, abyś zwyciężył? I to była mądrość. Aha, odsłania tutaj. Yy, puch! I po gościu. Szatan nie jest wcale taki silny, jak się wydaje, ale nie możemy go nie doceniać. Natomiast przecenianie szatana to jest takie ciche oddawanie mu chwały. Jeśli nie masz wiary, to on się cieszy, bo on jest wielki. A my wiemy, że tylko jeden jest wielki. Panie Jezus Chrystus. I dlatego musimy ufać. Następna sprawa bardzo ważna. Miecz ducha. Miecz ducha to nie tylko Biblia, powinniśmy znać, ale tu jest słowo rema. Tu chodzi o takie słowo, które Ty znasz, które Ty umiesz wykorzystać, które Ty wiesz jak zastosować. tak? Dlatego jest to rema. To jest słowo, które przemówiło do Ciebie, które Ty zrozumiałeś i teraz, teraz może przez Ciebie to słowo przemawiać w postaci właśnie miecza ku natarciu i obronie. Tak? Jak znamy Słowo Boże, to jest coś pięknego. Dlaczego? Bo jesteśmy zawsze w stanie nie tylko się obronić, ale jak trzeba, również zaatakować wroga i rozwalić jego całą strategię. Słowo Boże. Gdzie ono ma być? To ty mówili z kolosą. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was. Tak jest. Chwała Bogu, znać słowo w Biblii, ale dobrze też mieć Słowo Boże w swoim sercu, w swoim myśle. Chwała Pana. Jest to coś pięknego. Zobaczcie. W każdej modlitwie... Zanoś I prośbie znosicie o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I to jest siódmy, siódma część zbroi, która nie, nie jest opisana tutaj jako część, tylko jako kondycja żołnierza, który się broni. W bieganiu, jak i w walce na ringu, największym problemem jest opanowanie właściwego oddychania. Dlatego sportowcy na przykład mają zupełnie inne tętno. Tu jest taki jeden, ma czasami 60, 40, kiedyś mówił tak? Dobrze powiedziałem, Sławek? 47. Widzicie, kochani? Ja już bym nie żył teraz, jak miałem 47. I to jest bardzo ważne, ponieważ twój organizm zupełnie inaczej pracuje, ponieważ kiedy ty naprawdę masz wysiłek, to wtedy skacze tętno, jest strzał tlenu. Mamy taki też przyrząd tutaj, znaczy umieszczony w naszym ciele, że wtedy taki pewien sposób na to, że jest strzał hemoglobiny i my wtedy dostałem powera. I ci, którzy tym trenują, to mają to opanowane. Mówi, w boku mnie boli. Musi boleć, bo to zaraz będzie strzał stamtąd, żebyś ty był przygotowany do tego, byś mógł pracować. Więc kochani, a czym jest związane z oddychaniem? Modlitwa. Czy można żyć bez oddychania? Chrześcijanin powinien cały czas się modlić. Nasze myśli są u Boga. To nie chodzi o taką formalną modlitwę, bo my często myślimy o jakiejś tego. Nie. Mam jakąś myśl. Panie, a co ty na ten temat myślisz? Melda się myśla. Modle się w duchu. Apostoł Paweł mówi coś takiego. W każdej modlitwie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwacie za wszystkich święty. Co to jest modlitwa w duchu? Nie. To nie ma nic wspólnego z Bełkotem. Od razu mówię. Co to jest modlitwa w duchu? Modlitwa w duchu to jest czekanie na to, aby duch Cię pobodził do modlitwy. Nie wiem, czy tak robicie, ale ja tak mam. Ja nie chcę modlić się tylko rozumem, więc ja przychodzę do Boga i wzdycham. Panie, napełnij moje serce Duchem Świętym. Panie, otwórz moje serce, aby moje wargi przemówiły. Jest napisane w wielu westchnieniach, Dlaczego? Bo nie wiemy, o co się modlić. I nie wiemy jak. Więc wdychamy, aby Duch Święty nas pobodził do modlitwy, aby nasza modlitwa była w duchu, czyli żeby inspirowana była przez Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Dam przykład. Mogę jeszcze? Chwilkę. Podam na kolana, modlę się od jednego człowieka. A nie, modlę się do Boga. Modlę. I nagle Duch Święty w modlitwie daje mi taką myśl. Zadzwoń do Maćka. Do Maćka z Krosna. A wiecie, co się dzieje z maczkiem. A Maciek mówi tak, wstydzę się do tego gościa zadzwonić, bo go jeszcze nie znam, to było na początku. Ale Panie Boże, proszę cię, żeby on do mnie zadzwonił. Ja cię błagam. A nie przecież skąd ja mogę wiedzieć, że mam się modlić o to, żeby do Maćka zadzwonić. Ja nad nim, że Maciek coś takiego w ogóle potrzebuje, bo w ogóle czy on będzie chciał odebrać ten telefon. A po drugie nie wiem, kim on w ogóle jest, ja go nie znam. Zadzwoń do maćka. Więc ja numer i dzwonię. A mi modliłem się, żebyś zadzwonił. I tak się modlił w tym krosie, że ja słyszałem. No. I to są modlitwy w duchu, ponieważ nie wiemy o co się modlić, nie wiemy jak, ale Duch Święty nam poddaje. My nie tylko uwielbiamy Boga, ale też poznajemy Jego wolę w ten sposób. Daje nam cudowne myśli. Oczywiście mógłbym tutaj wiele na ten temat mówić, ale już Piotr powie, że czasu nie mam. Tak, już nie mam. I teraz tak, powinniśmy się modlić o tych, którzy otwierają swoje usta, którzy ze śmiałością zwiastują Ewangelię, aby ją czynili tak, jak powinni. Wiecie dlaczego? Zawsze jest pokusa, aby w swoim zwiastowaniu zboczyć z głównego nurtu, z tej głównej drogi, a dla nas drogą jest Chrystus. On jest naszym celem, prawdą, życiem. I my musimy zawsze w tym kierunku iść. Poznanie Bożego Słowa. I do Chrystusa. I dlatego właśnie musimy się modlić o braci, którzy zwiastują o jedną rzecz. O główną rzecz. Kazanie musi być, czy wykład musi być Chrysto. Prowadzić słuchaczy do Chrystusa. Budować ich wiarę. Aby oni mogli właśnie tutaj składać dziękczynienie i nauczyć się modlenia w duchu. Nie wiemy o co się modlić. Panie, pobudź nas. Napełnij nas swoim świętym duchem. Niech popłynie modlitwa z naszych ust. Modlitwa, kiedy będę sam podziwiał, że się tak modlę, bo słyszę słowa, które nie tylko ja mówię, ale mój rozum przyswaja, że to ty mówisz i poznaję twoje, twoją cudowność i twoje dzieła. Pamiętajmy o tym. No cóż, dlatego bardzo proszę i zakończę, zakończę tym. Proszę, mówcie się o mnie, abym kiedyś zwiastował, abyście przed swoimi oczami mogli oglądać Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest moją troską. Bo kiedy przyszli Grecy, do uczniów to, co im powiedzieli, pamiętacie? Chcemy Jezusa widzieć. Chwała Panu. Panie Boże, niech to będzie naszą modlitwą. Chcemy Jezusa widzieć. Amen.